Zawsze było moje marzenie, żeby mieć swoją restaurację, a MasterChef mi ułatwił tylko to, żeby poznać Violę i mieć tą samą wizję i otworzyć Hannesbude. Jedną, a potem następną i miejmy nadzieję, że kilkanaście w Polsce. Dokładnie. Pomieszkałem 6 lat w Holandii, już postanowiłem jak tam żyć i mieszkać, a MasterChef ułatwił mi znowu to, że mogę wrócić do Polski, być znowu u siebie, a nie na obczyźnie. No zawsze byłem Ślązakiem od samego początku i to nawet słychać w programie po akcencie, że zawsze go dążę po śląsku. No i chcę, żeby ta kuchnia śląska jednak poszła w całą Polskę i w świat. I dlatego powstała Hannesbude, żeby to było miejsce rodzinne, gdzie się spotykają rodziny, a nie przychodzą korporacje z laptopami i coś tam sobie klikają na komputerze. Hitem tej naszych restauracji będzie żeberko, które będzie niesamowicie podawane. Będzie też fajnie golonka w takiej nowej postaci. Jak. I w Hannesbude cały rok można się zamówić w sumie makówki, ale troszeczkę inaczej zrobione, bo będą z jadalnym szkłem. No troszeczkę wymyślane. Kompot suszu też przez musi być. Cały rok, ale skomplikowane. No w sumie o decyzji zadecydowało chyba 15 minut wspólnej rozmowy. Tak. I taki spontan, mam nadzieję, że dużo firm tak powstawało, więc mam nadzieję, że to jest dobra decyzja. Widziała mnie Viola w MasterChefie, skontaktowała się ze mną, powiedziała, jaki ma plan i wizja, i opowiedziała, jakie mamy wizja. Okazały się podobne. Podobne. Potem były pory zgrzytów, było w sumie, ale doszliśmy do porozumienia i żeby to zrobić super fajnie z klasą, wszystkim się w sumie podobał i też wystrój. No to teraz czas na kuchnię i przywitanie gości. Tak.